Chciałbym, żeby dzisiaj Zagłębie o godzinie 22.30 było w europejskich pucharach. My jesteśmy, mamy swoje atuty, jesteśmy pewni swojej wartości i chcemy dzisiaj postawić kropkę nad i. Przede wszystkim zespół, drużyna. Stanowiliśmy jedność i myślę, że tutaj drugi sezon ten zespół jeszcze bardziej dojrzał. Większą rolę zaczęli odgrywać chłopcy, którzy wychowali się tu w akademii. Na indywidualne cenzurki to już bardziej po sezonie, ale dzisiaj to trzeba powiedzieć jedną rzecz, to był zespół. Jak Legra z Zagłębiem, to zawsze są to te spotkania z dodatkowym smaczkiem dla mnie. Za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżam, widzę uśmiech Maćka Dąbrowskiego i Kuby Tosika. I dzisiaj z jednym i drugim założyłem się przed meczem, że Tosiu będzie asystował i Dąbek strzeli gola. Jesteśmy przed spotkaniem. Ja wierzę, że to będzie jedna z dwóch bramek dla Zagłębia. Dlatego warto to zobaczyć. Co zrobi Lech? Nie wiem, bo jeszcze z nimi nie rozmawiałem. Operacja Lech Poznań. Zaczynamy. Jeszcze po meczu z Pogonią, jeszcze mamy do pogadania. Panie Piotrze, jaki wynik pan dzisiaj przewiduje? Dzisiaj będzie dużo. 5-1. 5-1, a kto będzie strzelał bramki? I dlaczego Łukasz Janoszka? Łukasz Janoszka. Wszystkie 6 bramek. Wszystkie 6 strzeli Łukasz. Okej, praca. Lechia wygrała, 3-2 Pogoń, my i 3-0 Piast. Czekamy na wszystkich i wtedy świętujemy. Gratulacje wielkie. Czekamy na wszystkich. Nie wystraszy. Panowie, zaraz za Niforii. Naprawdę zrobiliśmy dzisiaj Mistrzostwo Polski. Dla mnie jesteśmy wielcy. Brawo, po prostu brakuje słów. Fori, możesz teraz, jedziemy! Dawaj, mamy! Kto ma w puchary? Zagłębie! 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 I teraz to, co wszyscy znają, dawać! Szołaj! Dawaj! Szołaj! Dawaj! Szołaj!
się czuło. Świetna praca drużyny, świetna praca całego sztabu, tak mówił trener Stokowiec po tym spotkaniu. Rzeczywiście fizycznie bardzo dobrze w tej końcówce wyglądacie, widać, było popracowane. No na pewno to przygotowanie było bardzo ciężkie w zimę i dzisiaj daje efekty, ale trzeba się z tego cieszyć, bo widać, że Zagłębia rośnie w siłę i oby tak dalej. Raku do mnie, ty do raka, ja do raka tu, raku do mnie klęba. Poszedł, nie, raku poszedł po niemi, ty poszedłeś tu, a ja do środka, on do tobie i ty wrzucił. Nie, jak on się rzuca na dół, to ty do góry. Ile razy się powtarza, jak on w lewo, to ty w prawo, a ty w niego. Ile razy to człowiek? Ecia, no sorry, nie mam takiej lewej jak ty. Na odprawie, a to nieważne. To musisz widzieć, że bramka się rzuca gdzie indziej. Muszę przyjść na ciebie, do ciebie na kolejny. No, prawie wiesz? Będzie, zobaczysz. Na obozie przyjdę do pokoju i mi wytłumaczysz. Zapraszam, przeanalizujemy. Żeby nie było. Masz ten bałek i roluj.